Testosteron, król dopingu. Syntetyczny testosteron jest najczęściej stosowanym sterydem w dopingu. Jest podstawą większości cykli sterydowych. W naturze testosteron wytwarzany w organizmie odpowiada za: w okresie płodowym stymuluje powstawanie drugorzędnych cech płciowych męskich. Również odpowiada za wystąpienie owłosienia łonowego i owłosienia na twarzy. Powoduje rozrost mięśni szkieletowych. Przyspiesza wzrost. Powoduje zarastanie nasad kostnych. Wpływa na wzrost popędu płciowego. Jakie są skutki uboczne nieuzasadnionego stosowania testosteronu syntetycznego? Przede wszystkim zablokowanie naturalnej produkcji testosteronu w jądrach. Przerost gruczołów sutkowych u mężczyzn, trądzik, zatrzymanie wody pod skórą, czyli tzw. puchnięcie, impotencja, a u kobiet powstawanie cech męskich i męski wygląd. Warto też dodać, że większość sterydów z tzw. czarnego rynku jest podróbką, co jeszcze bardziej zwiększa ryzyko skutków ubocznych.